Jak się was nazywa teraz bank? Bagierzec BNP Paribas jeszcze. Czyli podpisałem z Polbankiem? Przyszedłem do Raiffeisena, a teraz przyszedłem do Bagierzec BNP Paribas. Ale czemu mi nawet nikt nie powiadomił? Powinny być listy wysyłane albo mailowo. Powinny, ale ja nic nie wiem. Już pani tłumaczę, o co chodzi. Firma jest zawieszona i praktycznie od 2 miesięcy na niej nie funkcjonuje. Mam pytanie, czy jak ja podpisywałem umowę, czy miałem umowę na jakikolwiek debet? Ja nie chciałem żadnych debetów. To nie jest debet, tutaj zostały po prostu panu pobrane opłaty. Za co? Ma pan jakiś monit, pan dostał? Mo co? Monit, czyli... Mogłem wydruk z ostatnich 2 miesięcy dostać? W ogóle bym wtedy wiedział, o czym rozmawiamy, bo jakiś monit. Co to jest monit w ogóle? Tak, mogłoby nas trzymać oczywiście. Co to jest monit? Muszę jak to ubrać słowa. No i proszę się powiedzieć, co to jest. Bo nie wiem. Tak jakby kara od banku za coś, że nie spełnił pan jakichś warunków, na przykład jak klient nie do... Kara, okej. Okay. Czyli to ładnie się nazywa... Ten. I pani co, dostałem w ogóle brzydkie pismo, że jakiś komornik sądowy, coś. Ja jeszcze nie życzę takich tekstów z banku, z którym nawet nie mam umowy, bo dostałem z jakiegoś BGZ-u. Napisałem do głównej siedziby Polbanku za granicą, to powiedzieli, że oni już nie obsługują mojego konta, czyli to jest jakieś żenada. Ja bym chciał zamknąć to konto po pierwsze i chciałbym się dowiedzieć, gdzie zniknęły mi ostatnie pieniądze, bo ja karty nie widziałem już 2 miesiące Polbanku. Ogólnie nie funkcjonuje na tym koncie, mam w innych bankach, a tutaj dostałem pismo, dlatego się pojawiłem, bo to jest jakaś żenada. Pierwsze, gdzie zginęły pieniądze, po drugie jakieś kary, a po trzecie, dlaczego jakiś inny bank, w ogóle co to jest za skrót? Co to znaczy BGŻ, BNP, Paris Bank, Paribas? Po prostu tak bank się nazywa. Tu mogę jeszcze dodać, nie wiem, 3 kropki, wykrzyknik i jeszcze 2 pompki na końcu, czyli to jest żenada, żeby w takim banku być. Ja nawet nie wiem, co to znaczy. Pani da wydruk, ja wtedy powiem, co i jaki, składam skargę oficjalną i chciałbym zamknąć to konto, podogadywać się, jak to od waszej strony wygląda, bo nie chcę mieć już nic wspólnego z tym bankiem. I współczuję pani, że pani tu pracuje, bo to jest żenada. Czyli za co dostałem karę? No, za chwilkę nie mogę robić kilku rzeczy systemowo naraz. Jakich? Systemowo? Systemowo. A wie pani, że mózg może parę rzeczy robić naraz? Ale nie mogę otworzyć sobie kilku systemów jednocześnie. Jak mi drukuje kartki, to nie mogę przejść do innego systemu. Czyli pani teraz mi mówi, że macie słaby system. Że nie można parę rzeczy. No właśnie, kilka systemów, które działają źle. Nie, tego nie powiedziałam. Ale ja to powiedziałem, bo pani to potwierdziła. Dobrze, to ja pani powiem, że potwierdziła pani. Powiedziała pani, że wasz system nie może robić 4 rzeczy naraz, czyli jest słaby, bo może robić tylko jedną nie, rzecz. To jak wchodzę teraz od wyciągi, oglądam wyciągi, nie mogę wejść w historię rachunku. No, czyli słaby system. Czyli nie możecie otworzyć, bo jak w najbliższym Windowsie 4 okienków. Bo nie pracuje pani jak robot? Właśnie pracuje pani jak robot. Właśnie chyba bo pani nie. Tylko według systemu działa, a nie działa pani, nie myśli. Dobra. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czyli co mogę się dowiedzieć, żeby pani było łatwo? Teraz mi pani drukuje ten. Mogę sobie tam po te kartki? Nie. Już? Sam? Już nie, ja bym sobie poszedł, żeby pani mogła w tym czasie co innego robić. Bo w Polsce jest to najgorsze, że jak się pokazuje komuś wady, to od razu się uważa, że jest się człowiekiem nieuprzejmym. Dobra. Co mi tu mówi? Czyli rozumiem, że lubi pan pokazywać ludziom wady? Lubię pokazywać, że ktoś jest na przykład nieuprzejmy. O! Dobra, już wszystko wiem. Te pieniądze zostały wpłacone. Te pieniądze zostały wpłacone, bo dostałem jakiś debet. I ja od początku, zaraz pani powiem,
A tu widać, gdzie te pieniądze były wypłacane w ogóle? Tu są ten. Chodzi panu o wypłatę kartą, tak? No, to. To. Od tego momentu zginęły mi pieniądze. Czy ja mam plus czy minus? O co tu chodzi? Bo ja już nie wiem tu. Jest pan na minusie. 170 zł około. Wypłaty były na przykład na ulicy Grunwaldzkiej, Wrocław. Aha, ja mieszkam w Warszawie. Oddział ING Dworcowa 42, Obronniki. Teraz chyba wieś. Tak, 2300. Gdzie to było 2300 wypłacone? Tu? 2300 to właśnie było oddział ING Dworcowa 42, Obronniki. Bankomat, Śląskie. Tak? Czy... No, bankomat przy oddziale ING. Obronniki Śląskie. I to. Tutaj jest też gdzieś leśno. No to pan pytał. Dobrze, to ja bym chciał i to jest... Może dwa razy ten sam się wydrukował? No właśnie nie wiem, co mi tutaj pani da. Wygląda jakby to było... Nie. Widzi pani? To są inne kartki. A pokażę pani lepszy numer. 2300, no ksywa 23, nawet mam tatuaż. Niech mi pani coś powie, ja chcę złożyć zażalenie. Pierwsza sprawa. Chcę zamknąć konto i ile mam do zapłaty? Mam tyle do zapłaty? Nie, czy co to jest? Przecież ja nigdy nie mogę mieć żadnego debetu, nie chciałem mieć. Czyli... Jest do zapłaty 172 zł, 80. Dobrze, niech mi pani powie, jak to u was systemowo wygląda. Czyli, jeżeli ja chcę zamknąć konto, to na pewno nie mogę zamknąć, bo mam od was kary, tak? Nie, może pan zamknąć, nie ma żadnego problemu, trzeba usić tylko te pieniądze. No, czyli pani mówi to, co ja mówię. Czyli nie mogę zamknąć konta, jeżeli... Ma pan debet na tym koncie, tak? Tak. Nie może pan Dobra. Usić. Może pan napisać... Nie, skargę. Chciałbym napisać, że... Ale inaczej, bo ja pani coś wytłumaczę. Jeżeli oni mi zgłoszą to gdzieś do jakiegoś KR, coś tam, coś tam, coś tam, to ja wtedy im zakładam sprawę o te pieniądze, bo mi te pieniądze zginęły. Czyli jeżeli oni mi to zgłoszą i mi namieszają w papierach o jakieś głupie 100 parę złotych, to ja wolę to teraz zapłacić z innego konta, a im założę sprawę i chcę zamknąć konto. No to już jest pana decyzja, jak pan... Znaczy, jak chcę tak zrobić, bo debile mi za 170 zł namieszają w papierach. Czyli ja wolę dopłacić, bo mnie stać, ale później chcę zwrot wszystkich pieniędzy, które mi ukradziono. Bo ja nawet nie mam karty waszej. Nie wiem, gdzie ona jest. Fizycznie. A pieniądze nikną. W Lesznie. Nawet nie wiem, gdzie Lesz. Nie, Leszno wiem, gdzie jest. Ale to jest przecież kawał drogi stąd. A co to jest na przykład 5 zł, 30 zł? A! Czyli ja nie posiadam karty, a jeszcze mi pobraliście 5 zł za kartę. Mhm, tak. I 15 za prowadzenie rachunku, z którego giną mi pieniądze. Tak. Super. Czyli jak za dzisiaj zapłacić, mogę zapłacić pani kartą za ten zaległe? Kartą nie przyjmuję. A, to mi pani to napisze, bo ja na przykład nie mogę, a chcę to wyrezerwować. Czyli pani mi napisze, że nie przyjmujecie kartą. Nie mam terminala, to jak mam. No właśnie, gdzie czyli bym. Włożyć? Nie wiem, pani włoży gdziekolwiek, ale bym chciał zapłacić kartą, więc mi pani napisze, że. Nie, nie podpisze pan takiego. Niczego nie. Bo nie podpisuje się. No ale przecież chcę zapłacić. Nie podpisuję pismami. No to przyjmuję tylko gotówkę. No dlatego mi pani napisze, przyjmujemy tylko gotówkę i imię, nazwisko. No tak. Bo chcę zapłacić. Taką no nie wiem, jak pani, jeżeli pani jest w banku, takie kartki dają, to ja bym chciał oficjalnie nie, zapłacić. Nie, nie dajemy takich pism, proszę pana. Nie mamy nigdzie na drzwiach, że przyjmuję płatność kartą. A co jest? Nie mam, to nie przyjmuję. Jest napisane na drzwiach? Nie jest napisane, dlatego nie przyjmuję. Ale co nie jest napisane? Że nie przyjmuję? Że przyjmuję płatności kartą, dlatego nie przyjmuję płatności kartą. Znaczy, a, czyli jak jest szklanka pełna, to może być na wpół pełna albo na wpół pusta, tak? Czyli ja muszę mieć napisane, że nie wchodzi w jak butach. Jak pana stać, niech pan po
prostu wypłacić z tego bankomatu. A mnie nie stać, bo jestem może przygłupem, kurde, który do was przyszedł. Czyli pani mi nie chce, nie mogę wpłacić pieniędzy zaległych, to chcę zamknąć konto, a pani nie zamknie mi konto, bo pani nie ma terminala, żeby mi to opłacić. Dobrze. To razem ze skargą. Że nie mogę zapłacić kartą, bo nie jest na dziwach napisane? Nie mam. Mam to. Ja zapytam się, czy dać pan kartkę. Nie, musiał to wydrukować, bo nie umiem pisać. Dobrze. Nie ma problemu żadnego. Super. Proszę bardzo, chciałam pisać. Chciałem złożyć oficjalną skargę na bank. Raiffeisen Polbank. Który zmienił sobie nazwę na BGŻ BPN Paribas. Co nawet nie wiem, co oznacza. Chwileczkę. No tak, tak. Tak, tak. Nie piszę. Dobrze. Chciałbym złożyć oficjalną skargę na. Pani pracowała w Raiffeisen Polbank. BGŻ BNP Paribas. No dobrze, ale z tym bankiem podpisałam umowę. Czyli na niego chcę złożyć skargę. Który zmienił swoją nazwę i proszę pisać tak jak ten, której znaczenia nawet nie znam i wpisać to BGŻ BNP Paribas. Wiem tylko, że to jest bank zmieniającego się świata. Ale nie wiem, czy na lepsze. Skarga dotyczy dokładnie tego, że bank nie raczył mnie powiadomić o zmianie nazwy. I z mojego konta firmowego giną w dziwny sposób pieniądze. W dniu dzisiejszym chciałem opłacić nałożone kary. Jak pani to ładnie nazywa? Muny? Moni, to tylko opłata 600 zł, która została. Dobrze, ale mi na przykład wolę dać to biednym. Czyli chciałem opłacić zaległości i kary nałożone przez bank. Nawet nie wiem, który. Proszę dopisać, bo już nie wiem, w jakim banku, kto to nałożył. Nie mogą dokonać opłaty zaległości, ponieważ na drzwiach banku nie ma informacji, że płacimy kartą i taką informację uzyskałem od pani wypisującej skargę. Napisałem skargę do głównej siedziby Raiffeisen Polbank. Tak. Napisałem skargę do Raiffeisen Polbank, do głównej siedziby. Nie w Polsce proszę napisać, nie pisać gdzie, ale oni chyba wiedzą, gdzie mają siedzibę. I dostałem informację, że za wszystko odpowiada teraz inny bank. Wszystko to razem jest bardzo żenujące. I proszę w trybie natychmiastowym
o pisemne wysłanie mi wyjaśnień i odpowiedzi. Jeszcze proszę także o racjonalne i grzeczne podejście do tematu i rozpatrzenie tej skargi w rozsądny sposób. Do tego czasu proszę wstrzymać się od spraw windykacyjnych, komorniczych i innych pism systemowych do mojej osoby. W dniu dzisiejszym zamykam, to dyspozycję. W dniu dzisiejszym składam dyspozycję zamknięcie konta. I czekam na wyjaśnienie sprawy, która od dnia dzisiejszego trafia do mediów. Dziękuję i oczekuję rozsądnego podejścia do sprawy. Rozsądnego podejścia do sprawy. Dobra. O, co za bank. Czyli te kwoty mógł ktoś pobierać, jeżeli nawet nie znał PIN-u. Ale tą dużo musiał znać PIN. Albo hackman zrobić. Tak. Czyli...